7 września w Kanal Plus premiera filmu Tomasza Smokowskiego w kadrze, a my wracamy do Warszawy. Dobry wieczór, witam Państwa. Dariusz Dowczyk i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Legia-Wisła. Proponujemy, aby zobaczyć, w jakich składach rozpoczną to spotkanie oba zespoły. Wisła w bramce Angelo Ig. W obronie z czwórką Marcin Baszczyński, z szóstką Arkadiusz Głowacki, 3 Maciej Stolarczyk i 26 Grzegorz Kaliciak. Pomocy z dziesiątką Kalucze, 17 Jacek Paszulewicz, 7 Kazimierz Moskal, 5 Kamil Kosowski. W ataku 31 Marcin Kuźba i z dziewiątką Maciej Żurawski, trenerem Wisły Henryk Kasperczak. Darku, twoja ocena ustawienia Wisły. Ustawienie 4-4-2. Zawodnicy grają w swoich strefach, nie ma tutaj właściwie przebiegania z jednej strony boiska na drugą, co się nie tyczy Kosowskiego, który lubi być takim właśnie wolnym elektronem. Żurawski, Kuźba, wiadomo, żądła, ale nie tylko oni, właśnie Kosowski, Ucze, to jest siła napędowa w ofensywie gry Wisły. I popatrzmy na Legię, w bramce Radosław Stanew, w obronie z piątką Jacek Zieliński, z czwórką Marek Jóźwiak, z dwójką Siergiej Omeliańczuk. W pomocy 18 Jacek Magiera, 7 Adam Majewski, z trójką Wojciech Szala, z 11 Tomasz Kiełbowicz, z 14 Aleksander Wukowicz i w ataku z 9 Stanko Świtlica, z 8 Cezary Kucharski, to 11 Dragomira Okuki. Omeliańczuk i Jóźwiak, wiadomo, że zajmą się Kuźbą i Żurawskim. Zieliński będzie to wszystko asekurował. Zagęszczenie środka boiska. Wukowicz teoretycznie jest za napastnikami, ale jest to taki piąty pomocnik, który przy akcjach ofensywnych swojego zespołu na pewno będzie wspierał kolegów Kucharskiego i Świetlicę w ataku. Nieobecni w Wiśle Frankowski, Sarnat, Szymkowiak, Dubicki, Kuzera, Nawodczyński, to wszystko piłkarze kontuzjowani, choć niektórzy już wracają do pełnej dyspozycji. W Legii nie ma Jarzębowskiego, Gusnicza, Łapińskiego, Sokołowskiego i Szewczyka, a także dwóch piłkarzy ostatnio pozyskanych do Legii, czyli Surmy i Saganowskiego. Drodzy Państwo, już za chwilę na antenie Kanal Plus mecz Legia Wisła. Odkryj planetę zwierząt i zbieraj nagrody. Teraz złoty lub platynowy pakiet Cyfry Plus. To dodatkowo Animal Planet, pierwszy na świecie kanał całkowicie poświęcony zwierzętom. Oprócz tego udział w losowaniu dwuosobowej wycieczki do USA w poszukiwaniu wielorybów. Oraz wyjątkowe upominki. Wystarczy, że wiesz, kto jest tytułowym bohaterem serii dokumentalnej Animal Planet Łowca Krokodyli. John Sidler, Chris Papkin czy Steve Irwin? Odpowiedź na kartce pocztowej prześlij do 31 października na adres Cyfry Plus. Pamiętaj, zadzwoń pod warszawski numer 5453900 i zmień pakiet na złoty lub platynowy. Tu znajdziesz szczegóły. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej jedenastki mistrza i wicemistrza Polski wychodzą na boisko. Legia Warszawa, Wisła Kraków. Legia w biało-czarnych strojach, Wisła w czerwono-białych. No już dawno legioniści nie mogli przywitać tutaj Wisły jako mistrzowie Polski. Teraz dumnie o tym śpiewają przed rozpoczęciem meczu. Robert Małek z Katowic poprowadzi to spotkanie. Pomagać mu będą Tomasz Rusek i Andrzej Jaremko. Sędzią technicznym będzie Grzegorz Gromek, obserwatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej Kazimierz Orłowski, delegatem związku Józef Kubica. Obie drużyny mają wspaniały potencjał piłkarski. Obie gwarantują grę ofensywną. Jak ci się wydaje, jak ten mecz będzie dzisiaj wyglądał? Myślę, że siła ofensywna Wisły jest trochę większa niż legionistów. To, co cechuje legionistów, to jest solidność, dyscyplinowanie, gra kolektywna. No i 10 tysięcy ludzi, jak nie więcej, które pojawiło się na dzisiejszym spotkaniu, na pewno będą ich dopingowali. 1 września 1989 roku zginął w tragicznym wypadku Kazimierz Dejna. Flaga z jego podobizną. I ponad 300 występów w barwach Legii, ponad 100 występów reprezentacji narodowej, blisko 100 bramek, jakie strzelił dla stołecznego zespołu, to jest coś, plus geniusz piłkarski, to jest coś, co dzięki czemu Kazimierz Dejna pozostanie w pamięci wszystkich polskich kibiców dziś na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Kibice czczą jego pamięć minutą ciszy.
Wspaniały portret Kazimierza Dejny, utworzony przez kibiców na trybunie otwartej. Niezapomniany numer 7 w barwach Legii, bo olbrzymią większość spotkań właśnie z tym numerem Dejna grał z Elką na piersiach. Tymczasem wracamy do dzisiejszego meczu. Wisła na ławce rezerwowych: Piekutowski, Job, Strąg, Kantoro, Pater, Piotr Brożek i Paweł Brożek. A na ławce rezerwowych Legii Boruc, Wróblewski, Zganiacz, Nowak, Jachaja i Dudek. Robert Małek. Na pewno czeka go ciężkie zadanie. Przywitanie Żurawia i Kucharza. Maciej Żurawski, Cezary Kucharski. Główne postacie w swoich zespołach, choć przecież indywidualności po obu stronach nie brakuje. Doświadczeni zawodnicy, Maciej Żurawski, Czarek Kucharski. Zawodnicy, którzy potrafią poderwać zespół do walki, potrafią strzelać bramki indywidualnymi akcjami, rozstrzygać o losach spotkań. Chociaż trzeba powiedzieć, że na pewno w tej chwili Maciek Żurawski jest w bardzo dobrej dyspozycji, a Czarek Kucharski trochę jakby spuścił z tonu. Jest już zawodnikiem, który tylko i wyłącznie atakuje. Zaczynamy. Robert Małek przed chwilą gwizdnął po raz pierwszy. Legia Wisła. To nie jest mecz na szczycie, bowiem obie drużyny daleko są od pierwszego i drugiego miejsca w tabeli, ale jakoś zgodnej opinii fachowców i tak to właśnie te zespoły będą się w przekroju całego sezonu liczyć w walce o Mistrzostwo Polski. Myślę, Jacku, że jest to szlagier rundy jesiennej. Bez wątpienia dwa najlepsze zespoły w tej chwili w naszej polskiej lidze. Życzyłbym sobie i Państwu, żeby bramki, jakie ewentualnie padną w dzisiejszym spotkaniu, były równie piękne jak w tych poprzednich czterech, które niedawno oglądaliśmy właśnie w powtórkach. A Państwo tradycyjnie mogą wybrać Państwa zdaniem najlepszego piłkarza tego meczu. SMS z imieniem i nazwiskiem tego piłkarza proszę wysłać pod numer 7205. Państwa zdaniem najlepszy uczestnik dzisiejszego widowiska dostanie od nas po meczu upominek. Faulowany Kalouczek. Kiedy zastanawiano się nad wyjściowymi jedenastkami na to spotkanie, były wątpliwości przede wszystkim, jeśli chodzi o te defensywne pozycje pomocników. Czy Dariusz Dudek, czy Jacek Magiera, wreszcie czy Wiśle, Jacek Paszulewicz, czy też może młody Paweł Stron, który nieźle pokazał się w meczu pucharowym. Jak widzieliśmy w wyjściowych składach, uwaga, uczę, w wyjściowych składach są Stron i Magiera. Są, przepraszam, Magiera i Paszulewicz. Na pewno Jacek Paszulewicz ze strony Wisły będzie starał się zabezpieczyć tutaj swój zespół przed ewentualnym kontratakiem i oczywiście groźny przy stałych fragmentach gry. Paszulewicz blisko Majewskiego. Z drugiej strony Magiera, który ostatnio strzelił kilka bramek. Czyli nie tylko taki zawodnik typowo defensywny, ale potrafiący właśnie znaleźć się w polu karnym, uderzyć z dystansu i zdobyć gola dla swojej drużyny, jak to miało miejsce ostatnio z Górnikiem Zabrze. Bardzo Kucharski przed chwilą w pojedynku główkowym. Teraz ładne odegranie Kucharskiego do Szali. Szala, dośrodkowanie i 1-0. Bramkę strzela Stanko Skitnica. 2 minuty 8 sekund na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. No i ten mecz zaczął się tak jak to spotkanie w Krakowie. Wówczas też bardzo szybko gospodarze objęli prowadzenie. A teraz pierwszy strzela Skitnica. Bardzo ładne zagranie tutaj do Czarka Kucharskiego. Przytrzymał wejście Szali. I zupełnie niepilnowany Skitnica. Był Waszczyński przy nim. I w momencie zagrania piłki przez Szalę Waszczyński odpuścił Skitnicę. Spóźniony Głowacki. Bez szans bramkarz Wisły. No lepiej ten mecz dla Legii nie mógł się ułożyć. Zrozumiały wybuch radości także na ławce rezerwowych. Wszyscy pobiegli aż na boisko. 1-0. No i Wisła musi teraz bardziej atakować. To jest oczywiście dla Legii okoliczność sprzyjająca. To potrafili legioniści wykorzystać w przypomnianym przez nas pierwszym meczu finału Pucharu Ligi. Jeden i drugi zespół zdecydowanie lepiej czuje się w ofensywie. Na pewno ta bramka pozwoli legionistom grać trochę spokojniej, a oczywiście strzelony gol doda im wiary we własne siły. Teraz dobra interwencja Zielińskiego, Kucharski, Stolarczyk. Blisko Skitnica, czekający tylko na jakiś błąd obrońców, Angeloik. Żurawski przy nim, Omeliańczuk. Uczek w pojedynku z Kiełbowiczem.
i ponownie Angelo Ik. Widzimy już na boisku, podtworzyły się pary. Marek Jóźwiak jest przy Kuźbie. Omeliańczuk jak cień pilnuje Żurawskiego. Kiełbowicz odpowiada za Łucze i Szala za Kosowskiego. Więc Witica spóźnił się na przygotowania przedsezonowe do Legii. Miejsce w podstawowym składzie na początku sezonu miał Mosa Jahaja, ale kiedy Witica tylko znalazł się w wyjściowym składzie. Bramka z Górnikiem w poprzedniej kolejce. Teraz bramka już na otwarcie meczu z Wisłą. Uwaga, Kamil Kosowski. W swoim stylu Kosowski potrafi znakomicie zacentrować. Dobrze obliczył lot piłki Jacek Zieliński. Kucharski, ruszył Majewski. Trochę za mocne podanie. Adam Majewski nie jest typem zawodnika, który w ten sposób wychodzi do akcji. Dobra, być tutaj Czarka Kucharskiego, podpadło zagranie do Majewskiego. Ale tak jak powiedziałeś, Adam Majewski nie jest typem szybkościowca, który by wygrał pojedynek biegowy. Szala. Piłka w boisku, Wukowicz, Aleksander Wukowicz ma miejsce na to, żeby dokładnie dośrodkować. Wybija piłkę Baszczyński, nie dotarła ona do Kucharskiego, ale zlekceważyli tę sytuację Wiślacy. Piłka już była prawie na aucie, ale jeszcze tutaj Magiera takim ślizgiem przedłużył ją i Wukowicz mógł dobrze dośrodkować. Szósta minuta meczu. Zmuszona do ataku pozycyjnego. Głowacki, Ucze. To, co Wiślacy często prezentują. Baszczyński, Kaliciak włączają się do ataku. Robią im miejsce Kosowski i Ucze, czyli lewy i prawy pomocnik. To zwiększa siłę ofensywną. Jeden, drugi pojedynek. Zacięta walka od pierwszych minut. Ale prowadzona bardzo fair. Kaliciak. Kuźba, z którą poradził sobie Jóźwiak. Marek Jóźwiak w tych pierwszych meczach grał na pozycji ostatniego obrońcy. Kiedy wrócił Zieliński, sam Jóźwiak stwierdził, że teraz czują się w obronie dużo pewniej. Na pewno Jacek Zieliński tutaj doda pewności swoim doświadczeniem tym zawodnikom, którzy grają przed nim. Zresztą Zieliński z Jóźwiakiem znają się bardzo dobrze, bo przecież kilka lat wspólnie spędzili z Legii. Kaliciak, teraz uwaga, zamieszanie olbrzymie. Zablokowany strzał Kuźby, jeszcze biegnie Żurawski. On przejął piłkę. Na prawo zbiegł Baszczyński, Żurawski do środka, Kaliciak. Kaliciak ma miejsce na dośrodkowanie, Ucze. Wukowicz. Kucharski, szansa na kontrę, ładnie wychodzi Legia, 2-3 podania. Już tam lewą stroną pnie Majewski, ucieka z Witnica. Majewski zauważył po prawej stronie Szalę. Szala, biega Magiera w pole karne. Ładne zagranie i rzut rożny dla Legii. Bardzo ładna akcja Legionistów. Wisła próbowała rozegrać piłkę pod polem karnym Legii. Szybki przechwyt i bardzo szybki kontratak. Tego narożnika boiska pobiegł oczywiście Tomasz Kiełbowicz. On będzie zagrywał lewą nogą. Jest pojedynczy Marek Jóźwiak. Kiełbowicz i nie ma bramki. Błąd Angelo Iga. Świetlica mógł podwyższyć na 2-0. Sam zupełnie bez krycia. Widzimy na czwartym, piątym metrze dwóch zawodników Wisły stało za Witlicą i żadnej reakcji. Angelo Hig niewiele miał w tej sytuacji według mnie do powiedzenia, ponieważ Świetlica był blisko pod bramkarzem w momencie wykonywania rzutu rożnego. Tam powinien być jeden z zawodników Wisły również. Baszczyński do Ucze. Ucze. Teraz dobrze przedarł się Nigeryjczyk prawą stroną. Ucze, pole karne, wbiega Żurawski. Żurawski, był Jóźwiak. I będzie rzut rożny dla gości. Maciej Żurawski mówi o świetnej dyspozycji. On sam twierdzi, że jeszcze w najwyższej dyspozycji nie jest. No ale w momencie, kiedy takiego wywiadu udzielił, to zacięło się mu to strzelanie bramek. Ale to bardzo dobre stwierdzenie Maćka, bo myślę, że... Uwaga, Kosowski, Żurawski, 1-1. Nie, to Maciej Stolarczyk. I już mamy na stadionie Legii remis po 10 minutach 1-1, a bramkę strzela Maciej Stolarczyk.
Myślę, Jacku, że niewiele się pomyliliśmy, mówiąc, że jest to szlagier rundy 7, 10 minut gry. Już dwie piękne bramki. Bardzo ładnie wyszedł Stolarczyk do góry. On dobrze gra głową, ale rzadko to wykorzystywał ostatnio. Popatrzmy, znakomite dośrodkowanie Kosowskiego. Trochę mnie w pierwszym momencie zmyliła ta jasna czupryna. Ale Stolarczyk tak pewnym jak strzałem pokonał Staneba. Tak jak Szala miał udział przy pierwszej bramce dla Legii, tak myślę, że miał udział tutaj przy tym, że Stolarczyk z kilku metrów strzelił do bramki legionistów. Przed chwilą mogło być 2-0, a jest 1-1. Niesamowicie emocjonujący początek meczu w Warszawie. Powiedział Henryk Kasperczak w wywiadzie przed meczem, że ważne, żeby bramki strzelali wszyscy, bo wszyscy po to występują na boisku. No i proszę, gol obrońcy. Baszczyński z autu. Głowacki. Spokojnie. Wydawało się, że spokojnie opanuje piłkę Magiera, ale dość prosty techniczny błąd. I jeszcze raz Kamil Kosowski. Niespełna półtorej minuty temu z tego narożnika zagrał na głowę Stolarczyka. Kamil Kosowski, znów dobra centra. Zablokowany chyba strzał Ucze i Legia wychodzi z kontratakiem. Zagranie z pierwszej piłki, Wukowicz. I będzie pierwsza żółta kartka za ten faul wstrzymujący kontrę Legii, a kartką ukarany Kazimierz Moska. Bardzo ładne wejście Wukowicza. Nie pozostało nic innego Moskalowi, jak tylko sfaulować, przerwać tą akcję daleko od własnej bramki. Kosztem żółtej kartki oczywiście. Dla Moskala to trzecia żółta kartka w tych rozgrywkach, gdzie poprzednio dostał w jednym meczu z Ruchem Chorzów, dlatego wtedy wcześniej opuścił boisko. Rzutka w pole karne. Starał się zagrać Magiera, nie było spalonego. Pokazują sędziowie, aby grać dalej. Out dla Legii. Kiełbowicz pokazał się z Kitnica. Z Kitnica w pojedynku z Głowackim. Cały czas Stanko z Kitnica i jeszcze raz piłka dla legionistów. Jeszcze raz Kiełbowicz, tym razem Wukowicz. Z Kitnica, Wukowicz. Jeszcze Majewski. Ofiarni Wiślacy. I udało się wyłuskać piłkę Kalu Ucze. Kosowski już zza linii bocznej. Bardzo ciekawie będą na pewno wyglądały te pojedynki Kosowskiego z Szalą i Kiełbowicza z Ucze. Szala z autą. Szala. Sprytnie chciał to zrobić Świetlica, ale był na miejscu Moskal. Kosowski, to jest w jego stylu rajd, ograł Emeliańczuka, wyrobił sobie tutaj dużo miejsca. Kosowski już w polu karnym. Dobrze ustawiony Jóźwiak, a czekał już na podanie Kamila Kosowskiego Żurawski. Rozpoczyna Stanek. 14 minuta meczu, przypominamy, 3 minuta, Stanko Świdlica, 10, Maciej Stolarczyk, Legia Wisła 1-1. Pojedynek Kucharskiego z Kaliciakiem, znany faul kapitana Legii. Się sporo o tym zmęczeniu Cezarego Kucharskiego, ale z drugiej strony należy pamiętać, że to piłkarz, który z wszystkich kadrowiczów miał najkrótszą przerwę po Mistrzostwach Świata. Dosyć szybko musiał znów być w tym okresie przygotowawczym Legii, bo i Legia najwcześniej rozpoczynała udział w europejskich pucharach. Na pewno sporo spotkań, które Legia rozegrała i ta przerwa, krótka przerwa Czarka Kucharskiego, przygotowania do nowego sezonu mogły się odbić na jego dyspozycji, ale uważam, że spokojnie, w miarę trwania tej rundy jesiennej, Czarek odbuduje swoją formę i na pewno wróci do swojej dobrej dyspozycji. Ucze do Baszczyńskiego. Baszczyński, pole karne za słabo jednak, Magiera.
twardy już jak w starciu z Kosowskim. Traci piłkę Ucze. Wukowicz dobrze dojrzał Szale. Szala nie ma zbyt dużego wsparcia. Nie udało się ograć Kaliciaka. Żurawski na... Szybko Szala do Wukowicza. Kto wybił piłkę? Wiślacy. Jeszcze jeden aut dla Legii. Szala do Majewskiego. Dają pozycję legioniści. Majewski. Szala, Wukowicz. Uciekła piłka z autu. Tym razem znowu Wiślacy. Kwadrans gry za nami. Próbuje jeden, drugi zespół takiej małej gry kombinacyjnej. Kilka krótkich podań, wymian między sobą, między dwoma, trzema zawodnikami. Myślę, że technika i jednego i drugiego zespołu właśnie pozwala im na to, żeby takie małe gry kombinacyjne prowadzić. Ucze. Kuźba. Legia lewą stroną. Kiełbowicz, Świetlica. Pokazywałaby do niego zagrać, ale on akurat był na spalonym. Kiedy już z tego spalonego zdecydował się uciekać, to poszło podanie Kucharskiego. Bardzo ładnie tutaj w drugiej linii wchodził Szala. Gdyby dojrzał go Kucharski, na pewno offside'u by nie było. Kosowski. Przeszedł Jacek Zieliński, zatrzymał Kamila Kosowskiego. Nikt tutaj nie zamierza murować dostępu do bramki. Obie drużyny chcą grać do przodu, chcą grać ofensywnie. Ucze. Kosowski. Uprzedził Omeliańczuka. Kamil Kosowski umie też uderzyć z dystansu, choć teraz nie miał za dużo miejsca. Kosowski sprytnie zmienił kierunek akcji i nie dotarła piłka do Kuźby. Baszczyński. Nie przejął piłki Majewski. Paszulewicz ograł Bukowicza. Rzutka w pole karne, Omeliańczuk. Trochę nerwowo Bukowicz. Wisła, Żurawski opanowując piłkę, faulował Omeliańczuka. I jak nie Maciej Żurawski, który z reguły nie irytuje się tak łatwo na boisku. Na pewno stawka spotkania udzieliła się wszystkim piłkarzom. Maciek Żurawski, który znany jest raczej ze spokoju na boisku, zareagował bardzo nerwowo. Być może no tak w języku piłkarskim mówimy, zastawił Omeliańczuka. Nie dał mu szansy na to, żeby dojść, żeby ten doszedł do piłki. Majewski do Szali. Szala, który wyprzedza Kaliciaka. Ale to zagranie, no, które mogło zaskoczyć Iga, gdyby piłka leciała w światło bramki. Nie było zbyt udane. No właśnie te akcje, czy to legionistów, czy zespołu z Krakowa, za plecy obrońców, tak jak teraz właśnie prostopadła piłka do Szali, za plecy Kaliciaka, który zanim się odwrócił, to już Szala był na pełnym biegu i wykorzystał właśnie ułamek sekundy, żeby piłkę dośrodkować, chociaż to dośrodkowanie było niecelne, ale sama akcja bardzo, bardzo dobra. W środku Majewski teraz musi wracać, żeby naprawić swój błąd. Nie udało się, Moskal zagrał do Kuźby. Kosowski, którego teraz częściej widzimy przed polem karnym, ale szybko ma przy sobie dwóch legionistów. Świetne teraz wyjście Stolarczyka. Stolarczyk, pole karne. I faul Marka Jóźwiaka. Będzie rzut wolny dla Wisły. Już idzie w kierunku piłki Kaliciak. Może Stolarczyk. 4 lata temu piękna bramka Grzegorza Kaliciaka w Krakowie w meczu wygranym przez Wisłę 4-1. Muszą się wyzbyć legioniści właśnie tych strat w środkowej strefie boiska. Wiślacy potrafią szybko piłkę przyjąć i nie musi to być napastnik, jak w tym przypadku. Był to Stolarczyk, który przejął piłkę, włączył się do akcji, rozegrał na dwa podania z jednym ze swoich partnerów. W bardzo groźnej sytuacji teraz legioniści stoją przed... Muszą wybronić. Z tej mniej więcej pozycji w meczu z Grochlinem dość nieoczekiwanie uderzał Żurawski i trafił słupek. Tym razem Żurawski jednak poszedł pole karne, a strzela Kaliciak. Zupełnie mu nie wyszło, ale poprawił Żurawski i 2-1 w 19 minucie. Wisła prowadzi w Warszawie. Maciej Żurawski, ten gest, pytany o ten gest napastnik Wisły, czy to jest symbol Żurawia, powiedział,
zaskakująco, że nie, on sam nie wie, co to jest, nie zastanawiał się nigdy. Tak po prostu wyraża radość. Zdecydowanie nie wyszedł strzał Kaliciakowi. Piłka odbita od jednego z legionistów i Żurawski bardzo przytomnie, plasowanym strzałem, nie dał szans tutaj Stanewowi. 20 minut i już 3 bramki. 8 gol Macieja Żurawskiego w obecnych rozgrywkach. Majewski. Ale z czego? Właśnie z takich akcji, Jacek. Z takich prostych strat legioniści zagrażają właśnie w własnej bramce. Bardzo niebezpiecznie wyprowadzają piłkę w środkowej strefie boiska. A zobaczymy teraz, czym odpowie Legia. Nerwowość większa zdecydowanie w szeregach gospodarzy, bo tych strat, o których mówimy, jest z minut na minutę coraz więcej. Bucze z Baszczyńskim. Wisła jakby poczuła się teraz pewniej. Kuźba. Czysto już wiatr. Lewą stroną starają się wyjść z akcją legioniści. Spóźnione podanie Majewskiego. I po tym rykoszecie już niczego nie można było zrobić. Wydawało się, że po tej pierwszej bramce strzelonej przez legionistów to oni spokojnie zaczną grać. A tymczasem to Wisła prędzej jakby opanowała swoje nerwy i trzeba powiedzieć, że jest teraz drużyną przeważającą. Laster na czole Arkadiusza Głowackiego. To pamiątka po pucharowym meczu z Glentoranem. Tam musiał opuścić boisko już w 29 minucie. Rozcięty łuk brwiowy. Ale już taki uraz nie przeszkodził Głowackiemu wystąpić w tym dzisiejszym spotkaniu. Zieliński. Barski, Świtnica, bliżej piłki Głowacki. Już opuściłem piłkę, boisko z autu rozpoczną legioniści. Szala do Emeliańczuka. Fatalny błąd i Żurawski już jest na rożniku pola karnego. Popatrzył, gdzie są koledzy. Moskal nie decydował się na strzał. Kazimierz Moskal wciąż przy piłce. Wisła, Żurawski mocno, ale za nisko wybija Omeliańczuk. Kolejna strata skończyła się zagrożeniem dla bramki Stanewa. Wszystkie te akcje, albo większość tych akcji, które przeprowadzają Wiślacy, są po bardzo prostych stratach przez legionistów. W środkowej strefie Wiślacy na to czekają i robią to bardzo dobrze. Szybki właśnie Kosowski, Żurawski. Potrafią bardzo szybko zdobywać teren. Wychodzić na pozycję, stąd też groźne sytuacje właśnie pod bramką legionistów. Wychodzić do Kucharskiego, powrót Baszczyńskiego. Kucharski już piłka poza boiskiem. I od bramki rozpoczął Wiślacy. Pojedynek na samej linii, jak widzieliśmy, toczył się między Baszczyńskim a Kucharskim. Zacznie Angelo Ik. Niesłabnie doping na stadionie Legii. Do zakończenia meczu jeszcze dużo, dużo czasu. Legia była w dość komfortowej sytuacji. Legia miała szansę na drugiego gola, a później straciła dwie bramki. Bukowicz. Głowacki, dobiega do niego Kucharski. Jeszcze raz Głowacki. Przy Kuźbie Jóźwiak. Zieliński. Na wybicie na oślep. Baszczyński w środku boiska. Nie ograł Majewskiego. Sprytnie Adam Majewski, który rozegrał dobry mecz w Zabrzu w poprzedniej kolejce. I teraz szansa dla Legii. Nie ma spalonego. Szala nie może teraz podawać, bo będzie spalony. Ta bramka nie może być uznana. No gapiostwo Szali przede wszystkim. Sam Szala nie był na offside w momencie podania piłki, ale już Bukowicz bodajże, też Magiera. Proszę, piłka zagrana do przodu. Dwóch legionistów jest na offside zdecydowanie. Oni podążyli za akcją gdzieś tam odruchowo, ale Szala widząc, że są z przodu, też powinien tę piłkę jeszcze podprowadzić. Jeżeli Szala by podprowadził jeszcze piłkę i zagrał ją do tyłu, to wtedy bramka byłaby uznana. Kuźba. Żurawski. Kuźba, który dużo gra z pierwszej piłki, tak jak i teraz uczy. Kosowski.
choć trudna była sytuacja, Kosowski toczył pojedynek z Kiełbowiczem, aby dojść do piłki i oddać strzał głową. Ale bardzo mądrze tutaj Kalu Ucze schodzi do środka boiska, robiąc miejsce Baszczyńskiemu. Zabiera Kiełbowicza razem ze sobą. A teraz Ucze ma więcej swobody. Pokazują się i Żurawski, i Kosowski. No wściekły Kamil Kosowski teraz na Nigeryjczyka, który zagrał bardzo źle. Stanew szybko do Bukowicza. Stolarczyk przy Kucharskim. Nieudane odegranie Cezarego Kucharskiego, ale utrzymuje się Legia przy piłce. Bukowicz pokazał się, Świdnica, błąd Bukowicza. Żurawski też niezbyt dokładnie. Omeliańczuk nie wyjaśnił tej sytuacji. Piłka trafia do Kosowskiego. Kosowski i Szala. Żurawski cofnięty teraz troszeczkę bliżej środka boiska. Lubi tak grać, lubi wyciągnąć obrońcę, tak jak w tym przypadku Omeliańczuk. Tak, ale teraz na środku boiska właśnie jest Kalu Ucze i on tworzy parę napastników z Kuźbą. Już Ucze wrócił na prawą stronę, Żurawski do ataku, wymienność, zrozumienie na boisku bardzo dobre w drużynie Henryka Kasperczaka. To jest właśnie to zrozumienie na boisku, to, że wchodzi Ucze. Żurawski wtedy wyciąga swojego zawodnika, wyciąga Omeliańczuka, w którym tworzy się miejsce. Bardzo dobrze Wiślacy tutaj to rozgrywają. Baszczyński. Świetne odegranie Ucze. Baszczyński. Zablokowane to uderzenie przez Jacka Zielińskiego. A dla Wisły 26. minuta meczu. Baszczyński za. Nikt mu się tutaj nie pokazał. Wyrzucił więc do tyłu. Środkowanie Głowackiego, Jóźwiak wprost pod nogi Kosowskiego, a Kosowski potrafi uderzyć z dystansu. Strzela dużo, te strzały często bywają bardzo niecelne, ale... Ale podjęcie ryzyka, to się liczy. I tak jak w tym przypadku Kamil Kosowski nie strzelał w ramkę, tak w kilku innych z takich właśnie pozycji strzelał piękne gole. Tarciak z Kosowskim przed chwilą w dyskusji na temat ustawienia, na temat gry Wisły. Faulowany teraz Kosowski. Różnica w tej chwili między Wisłą a Legią jest taka, że w akcjach ofensywnych Wisły bierze udział większa ilość zawodników legioniści. To tylko właściwie Kucharski i Świdnica bez wsparcia ze strony pomocników. Wiślacy to jest właśnie Kosowski, to jest Ucze, to jest oczywiście Żurawski z Kuźbą. Jak widzieliśmy przed chwileczką, Baszczyński też potrafi oddać strzał na bramę. I znów Wisła groźnie prawą stroną. Łukowicz będzie rzut rożny po tym ataku Marcina Kuźby. Biegnie Kamil Kosowski. Trzeci rzut rożny dla Wisły. Po pierwszym padła bramka Macieja Stolarczyka. Dobra centra z narożnika boiska to jest olbrzymi kapitał. Proszę popatrzeć, znów bardzo groźnie Kosowski, choć teraz pomylił się i uderzył nad bramką. Za bardzo zakręcił piłką, piłka wylądowała na siatce. Komplementujemy Kamila Kosowskiego, ale jest jedną z naszych nadziei, także jeśli chodzi o reprezentację Polski, piłkarz na wskroś ofensywny grający. To przecież kibice najbardziej lubią. My musimy wygrywać mecze w eliminacjach, żeby awansować po raz pierwszy do finałów Mistrzostw Europy. Kamil Kosowski w minionym tygodniu skończył 25 lat. No i być może będzie kluczową postacią reprezentacji Zbigniewa Bońki. Bardzo dobrze rozwija się ten piłkarz, komplementujemy go, bo jest za co, po prostu, czy to w meczach ligowych, czy w meczach reprezentacji, Kamil Kosowski spisuje się bardzo dobrze. Obrona Wisły dobrze zorganizowana, trzy razy na spalonym łapani legioniści. Jóźwiak. Ładnie to było rozegrane na niewielkiej przestrzeni. Teraz Bukowicz do Świdnicy. Zagranie do środka. Uchylił się Majewski, aby przepuścić piłkę do Omeliańczuka. Szala i jeszcze raz porągiewka liniowego w górze. Chyba Świdnica na spalonym. Za chwilę zobaczymy
powtórkę. Pretensje ma Bukowicz, ale pretensje zupełnie nieuzasadnione. Oczywiście gestykuluje Bukowicz, ale Świetlica w momencie zagrania piłki był przed obrońcami Wisły. Prawidłowa tutaj decyzja sędziego. Ma pretensje Dragomir Okuka, pretensje niesłuszne. W ataku Wisła. I Kuźba od razu tam gdzieś z przodu szukał Kosowskiego. Ucze Legia. Kolejny błąd w wyprowadzeniu piłki spod własnego pola karnego. Błąd na moment naprawiony. Ostre wejście Kucharskiego i będzie żółta kartka dla Kalu Ucze. Ale nie było złośliwości, muszę powiedzieć, w tym wejściu. Taka piłka na styk. Próbował Ucze wślizgiem ją odebrać. Zdecydowane wejście, ale myślę, że nie było tutaj złośliwości ze strony Nigeryjczyka. Dwie żółte kartki jak na razie w tym meczu obie dla piłkarzy Wisły. Dobiega końca 30. minuta spotkania. Mecz prowadzony w bardzo dobrym tempie. Mieliśmy naprawdę płynną grę. I teraz pierwsza, dosłownie pierwsza chwila oddechu dla obu zespołów, a Cezary Kucharski na moment opuści boisko. Rozmawiałem przed spotkaniem z Henrykiem Kasperczakiem, zamieniliśmy kilka słów i z rozmowy tej wynika coś bardzo optymistycznego, właśnie to, o czym tutaj mówiliśmy, Jacku, że zespół Wisły lubi grać ofensywnie, bo w piłce nożnej, tak jak powiedział mi Henryk Kasperczak, chodzi o strzelanie bramek, nie zabezpieczanie, nie murowanie własnej bramki, ale piękno tego sportu właśnie polega na tym, żeby padały bramki. I na pewno dzisiejsza Wisła gra bardzo ofensywnie, czy to jest właśnie na stadionie Legii, czy to w meczach pucharowych. Ratował się teraz Stolarczyk po błędzie w wyprowadzeniu piłki, po dobrej, uważnej grze Cezarego Kucharskiego, który już wrócił na boisko. Szala. Znów rozegraj na małej przestrzeni. Bukowicz do Świetlicy. Czyste wejście Paszulewicza. Nie ma rzutu karnego. Mam nadzieję, że zobaczymy powtórkę, ale z tej sytuacji, wydawało mi się, że to jest czysty bardzo wślizg. Dobre wejście Jacka Paszulewicza. Brawo sędzia Małek. Chociaż Świetlica dotknął piłki, ale Paszulewicz czubkiem buta tą piłkę mu wygarnął. Wciąż 2-1 dla Wisły. Odgwizdany teraz faul na Żurawskim. Troszkę nerwowo robi się na boisku. Kosowski. Kosowski teraz przerzut na prawą stronę. Baszczyński, wychodzi Legia. Pojawiła się teraz na trybunie odkrytej wielka flaga i symbole Legii. To ma pobudzić piłkarzy Legii do skuteczniejszych ataków. Błąd popełnia Świetlica. Nie zrozumiał się teraz Świetlica z Majewskim. Kątem oka zobaczył, że wychodzi zawodnik Legii. Próbował zagrać tą przedpadłą piłkę, ale Majewski zmienił kierunek swojego biegu. To podanie było niecelne. Nie lubi Wisła przegrywać na boisku. W poprzednich kolejkach, kiedy tylko przegrywała, bardzo szybko odrabiała straty, maksymalnie 4 minuty bodajże to było w Lubinie. Tutaj z Legią trwało to 7 minut. Nerwy Baszczyńskiego, rzut wolny dla Legii. Majewski chciałby, aby to wszystko się skończyło, żeby już zacząć grać, wykorzystać to zamieszanie, ale jest skontuzjowany jeden z piłkarzy Wisły. To Arkadiusz Głowacki. Popatrzmy na tę sytuację. Żółta kartka dla Świetlicy. Może nie za samo uderzenie, bo takowego nie było, ale za sam odruch, machnięcie ręką. Gdyby to nie było odruch, tylko to było uderzenie, to by Świetlica już spokojnie to się kąpał przedni. No a mylę się chyba.
Proszę popatrzeć. Było uderzenie. To było uderzenie. Było uderzenie. To było uderzenie. Co widać zresztą, to święty bodajże łuk bojowy. No Arkadiusz Głowacki z prawej strony miał rozcięty łuk wywiowy po meczu z Glentoranem, a z lewej w meczu z Legią po karygodnym zachowaniu Stanko z Kitlicy. Wisła teraz w obronie bez Arkadiusza Głowackiego. Czy będzie konieczna zmiana? Czy wróci Głowacki? Za chwilę się o tym przekonamy. Taką ranę trzeba zszyć. Już teraz lekarze piłkarscy są przygotowani na szybkie, drobne interwencje chirurgiczne. Arkadiusz Głowacki pójdzie na zgrupowanie kadry jak bokser. Czeka na interwencję lekarza Henryk Kasperczak. Za chwilę sprawdzi Jerzy Kowalik, co z Arkadiuszem Głowackim. Wisła przez moment dziesiątkę. Szala. Kucharski, Kaliciak na aut. Jacek Paszulewicz teraz wrócił, żeby pomóc właśnie swoim kolegom w obronie. Szala. Poprawił swoje zagranie Omeliańczuk. Pokazał Bukowicz, aby do niego zagrać piłkę. Kazimierz Moskal i Robert Małek pokazuje, że od bramki rozpoczną Wiślacy. Widzieli Państwo, to jest trzecie rozciętego łuku brwiowego. Kilka szwów, zatamowanie krwawienia i być może Głowacki wróci na boisko. Szala. Majewski. Złe sygnalizowane podanie do Kucharskiego. Jeszcze walczył Bukowicz, nie mógł łapać piłki. Bardzo trudną piłkę teraz Jacek Paszulewicz zagrał do swojego bramkarza. Ale spokojnie przyjął ją na klatkę, wybił. Zdecydowane wejście już w jaka mniej teraz dobrego futbolu oglądamy. Gdzieś taka nastąpiła nerwowa faza tego meczu. Cały czas Głowacki opatrywany, ale już chyba za chwilę wróci na boisko. Rozgrzewa się Mariusz Jop, ale trener Kasperczak nie decyduje się na zmianę. Zaraz powinniśmy ujrzeć Głowackiego na boisku. Paszulewicz jeszcze parze ze Stolarczykiem na środku obrony. I przed nim trzech legionistów. Francuz daleko wybija piłkę. Stolarczyk, Głowacki wrócił na boisko. Baszczyński. Kosowski, który znalazł się teraz na prawej stronie, aż tam powędrował za nim Szala. Kosowski na aut. Ta ósma minuta, oplastrowane czoło Arkadiusza Głowackiego, ale to twardy chłopak. Czysto teraz Zieliński, wszyscy z wyjątkiem Angeloiga na połowie Legii. Ale gospodarze tylko czekają na jakiś moment do przyjęcia piłki i wyprowadzenia ataku. Dobrze Kosowski, Zieliński uprzedził Kuźbę, nie przejął piłki Bukowicz. Paszczyński atakowany przez Kiełbowicza. Magiera przy Ucze. Ustępliwie Magiera. Ucze utrzymuje się przy piłce. W środku Paszulewicz. Próba prostopadłego zagrania do Kosowskiego. Zieliński. Szala. Omeliańczuk do Majewskiego. Adam Majewski. W środku Kucharski. Ładne zagranie z pierwszej piłki do Bukowicza w polu karnym. Świtnica. Bukowicz już za linią boczną boiska. Tak przynajmniej twierdzi asystent arbitra. Troszeczkę w końcowej fazie zabrakło szybkości, bo na pierwszy rzut oka wydawało się, że nie będzie miał problemu.
prośba do Kosowskiego. Kosowski zamarkował podanie i ruszył lewą stroną. Ciężko go powstrzymać. Ma kłopoty także Jóźwiak. Kosowski w pojedynku z Jóźwiakiem. Rzut rożny dla Wisły. Popatrzmy. Kto dotknął ostatniej piłki? My nawet oglądając powtórkę byśmy mieli wątpliwości. Jakąś decyzję musiał podjąć arbiter. Zdecydował, że jest rzut rożny dla gości. Maciej Żurawski tym razem w roli podającego. Mocne, za mocne dośrodkowanie. Pobieg tam na przeciwległą stronę. Paszulewicz. Bukowicz. Majewski. Ale daleko do przodu. Angelo Ik. Poza polem karnym. Nie przejął piłki Majewski. Kosowski atakowany przez Szale. Stolarczyk. Świetne zagranie z pierwszej piłki. Kuźby. Kosowski. Pojedynku z Szalą. Od bramki zacznie Stanek. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze Angelo Ik się skomponował w zespół Wisły. Dryguje obrońcami. Bardzo często widzimy go poza polem karnym. Nie boi się przejmować podań od swoich obrońców i te piłki wybijać do swoich napastników. Skiplica piłkę przejął, ale też była już ona za boiskiem. 5 minut do końca pierwszej połowy. Od mniej więcej 10 minut oglądamy trochę słabsze widowisko, zwłaszcza jeśli chodzi pod względem piłkarskim. Na pewno emocji cały czas nie brakuje. Dużym atutem ataku Wisły są te szybkie odegrania z pierwszej piłki. Przede wszystkim Kuźby, ale także Żurawskiego. Czy Kuźba prezentował też to w okresie przygotowawczym Widzewa w Jugosławii? Marcin Kuźba przyjechał na zgrupowanie Widzewa po takim indywidualnym treningu. Sam trenował, nie trenował z żadnym zespołem. A to zupełnie inaczej wygląda, inaczej się pracuje niż tutaj w grupie. Aut dla Legii, szybko Szala do Świetlicy. Świetlica, Bukowicz. To długo Aleksander Bukowicz, ale odegrał do Świetlicy. Zupełnie nieudane zagranie jugosłowiańskiego napastnika. Fatalne dośrodkowanie Świetlicy. Jako napastnik myślę, że w tym momencie powinien przyjąć piłkę i spróbować gry jeden na jednego z Kaliciakiem. A chociażby wejść dynamicznie w pole karne, gdzieś sprowokować jakąś sytuację, która mogłaby się dla Legii korzystnie skończyć. Ewentualnie próbować takiego dośrodkowania, ale z linii końcowej boiska. Wtedy, kiedy obrońcy są twarzą do własnej bramki, najtrudniej się broni. Kaliciak. Kraszczyński, Kiełbowicz. Zdany Paul Legionist. Kraszczyński, długa piłka w stronę Żurawskiego. Żurawski, Omeliańczuk. Jest tutaj na miejscu Zieliński. Od razu na lewą stronę do Kiełbowicza. Ale Wiślacy pressingiem na połowie Legii. To wymusza tego typu zagrania, nie mające nic wspólnego z precyzją. Mniej, tutaj Świdlica. Mniej składnych akcji w tej części spotkania oglądamy, ale nie ma czemu się dziwić. Jest końcówka pierwszej połowy i naprawdę mecz jest rozgrywany w bardzo dobrym tempie. Bukowicz. Taka próba koronkowego rozegrania po osi boiska. Coś, co udawało się znakomicie w Zabrzu. Odwiedzany faul w środku. Legia już wznowiła grę. Ale znów strata w środku boiska. Znów Ucze stara się szybko zacząć atak Wisły. Majewski, czyli tu prawą stroną Omeliańczuk i Szala. Jest Kucharski. Kucharski w pole karne, Świetlica, Świetlica, Wukowicz. Niewiele brakowało, byłby wyrównujący gol. Ale już ta akcja mogła się podobać. Pierwsza składniejsza akcja od paru minut. Niewiele brakowało, widzimy powtórkę. Myślę, że jeżeli piłka by podążała światło bramki, to Ik niewiele miałby tutaj do powiedzenia. Zgrał Baszczyński do środka, Bukowicz przedził Głowackiego kilka centymetrów.
Wisła. Kosowski jest szybki, potrafi doganiać. Wydawało się beznadziejne piłki, ale i z tą nawet on sobie nie poradził. Na razie widzimy po 5 strzałów z obu stron. Kiedy już piłka leciała w światło bramki, to niemal zawsze kończyło się to golem. Kucharski! Kiełbowicz. Faulowany Stankos-Witnica. Będzie rzut wolny dla Legii w 45 minucie meczu. Spieszy się legionistą. Chcą zejść na przerwę z remisem. Czy to się uda? Kto będzie dośrodkowywał? Jest tam Bukowicz. Pilnowany z Witnica w polu karnym. Uderzenie Omeliańczuka. Od bramki. Za chwilę dowiemy się, ile sędzia doliczył do pierwszej połowy Omeliańczuk. I raz jeszcze z tego rzutu wolnego, a zaczyna bramkarz Wisły. 2 minuty. Dodatkowe 2 minuty w pierwszej połowie meczu. Szala do Omeliańczuka. W ostatnich kilka minut pierwszej połowy pod dyktando Legii. Kucharski, faul Paszulewicza. Uspokaja piłkarzy Robert Małek. Nie decyduje się na pokazanie żółtej kartki. Już Wukowicz do szali. Szala czekał na Wukowicza. Szala sam dośrodkował w pole karne. Magiera. Jest Kiełbowicz. Kiełbowicz ma miejsce na dośrodkowanie. Stolarczyk przed Świtnicą. Jeszcze nie koniec. Jeszcze zablokowany strzał Majewskiego przez Łucza. W dalszym ciągu Legia. Szala i Kaliciak. Gdzie jest piłka? Aut dla gospodarzy. Omeliańczuk. Daleki wyrzut do Bukowicza. Bukowicz pod bramkę. Za głęboko. Wprost w ręce Iga. W bardzo dobrym miejscu znalazł się Stolarczyk. W tym dośrodkowaniu Kiełbowicza. Za jego plecami był Świtnica, do którego zmierzała ta piłka. Gdyby nie Stolarczyk, mogło być groźnie. Zieliński. 45 sekund do końca pierwszej połowy. Łowacki z olbrzymimi kłopotami. Paulowa Łucze. Jeszcze Legia, jeszcze zagranie Jóźwiaka, ale na spalonym był Świtnica. Patrzmy, no, chciał szybko, już jak to jest zawsze element zaskoczenia, ale Świtnica kilka metrów za ostatnim obrońcą Wisły. Ostatnie sekundy pierwszej połowy meczu, meczu, który zasługuje na to, by nazwać go wydarzeniem rundy jesiennej. Myślę, że te pierwsze 45 minut prowadzone w bardzo żywym tempie. Teraz świetnie Zieliński nie dopuścił piłki do biegającego w swoim stylu w pole karne Kamila Kosowskiego, czekającego na takie krzyżowe podania. Robert Małek gwizdnął po raz ostatni w pierwszej połowie. Na stadionie Legii Wisła prowadzi 2-1. Świtnica w trzeciej minucie, a potem Stolarczyk w 11, Żurawski w 19.